Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie miłe komentarze. Jeszcze bardziej dziękuję za wszystkie te, w których zwracają Państwo uwagę na błędy, które no, co jakiś czas mi się zdarzają. To świadczy o tym, jak uważnie Państwo słuchają tych podcastów, no i jaką olbrzymią mają Państwo wiedzę. Dziękuję za wszystkie komentarze dotyczące jakichś zbrodni niewyjaśnionych, w których sugerują Państwo, jaki mógł być przebieg zdarzeń. Bywa też, że niektórzy z Państwa mają jakąś konkretną wiedzę w danej sprawie i dzielą się swoimi wspomnieniami. Chyba nie zdradzę jakiejś tajemnicy, jeśli powiem Państwu, że Państwa komentarze czytają też policjanci. I zdarzało się już, że niektóre z tych komentarzy uznawali za cenne i postanawiali zweryfikować to, o czym Państwo pisali. To bardzo ważne, bardzo mnie to cieszy, no bo w końcu między innymi o to chodzi, żeby w tych nierozwikłanych sprawach udało się ustalić prawdę i ukarać winnych. I jeszcze za coś muszę Państwu podziękować, za to, że raz po raz w komentarzach, czy też pisząc do mnie bezpośrednio, sugerują Państwo, jaką sprawą powinienem się zająć. To bardzo cenna pomoc. Przyznam Państwu, że pomysłów na kolejne odcinki mam grubo ponad 100. Problemem zawsze jest odnalezienie rozmówców, którzy zechcieliby, no i zgodziliby się i na rozmowę, i na to, żeby ta rozmowa została nagrana i potem wykorzystana w materiale. Nie jest to łatwe i nie jeden temat nie został zrealizowany właśnie dlatego. Ale tak sobie założyłem na samym początku, że mówię o zbrodniach sprzed lat, posiłkując się wspomnieniami, relacjami osób, które mają z tą sprawą jakiś związek. Czasami są to bliscy ofiary, zdarzały się rozmowy z samymi sprawcami. Czasem są to policjanci czy prokuratorzy, a czasem dziennikarze, którzy z racji swoich obowiązków pilnie śledzili daną sprawę. To, o czym będziemy mówić dzisiaj, to zbrodnia, do jakiej doszło już ponad 20 lat temu w podwarszawskim Milanówku. Zamordowana została 23-letnia Monika Białek. Na informacje o tym zabójstwie natrafiłem, gdy już ponad 2 lata temu przygotowywałem się do odcinka poświęconego sprawie Elżbiety i Wiesława Drzewińskich z Milanówka. Kto z Państwa nie słuchał 16 odcinka Morderstwa Niedoskonałego, zachęcam. To jedna z najbardziej bulwersujących spraw, taka, że jak się słucha, no to się nóż w kieszeni otwiera. Tragiczne wydarzenia związane z rodziną Drzewińskich miały miejsce w latach 2005-2007. Zabójstwo Moniki Białek miało miejsce parę lat wcześniej. Chciałem wtedy przyjrzeć się bliżej tej sprawie, ale pomyślałem sobie, że to może trochę później, bo nie ma co, żeby dwie historie z niedużego Milanówka opowiadać Państwu tak raz za razem. No i odłożyłem to na naprawdę długo. Aż 2 tygodnie temu w komentarzu na YouTubie pani o pseudonimie Inga Lil zapytała, czy zrobiłbym odcinek o tajemniczym morderstwie Moniki Białek z Milanówka. Dziękuję za tą sugestię, zatem zapraszam. Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam. Tomasz Ławnicki. W Milanówku właściwie nikt nie ma wątpliwości, kto zabił Monikę, ale czy to prawda? Któż to wie? Pewne jest to, że mężczyzna podejrzany o dokonanie tej zbrodni wprawdzie został namierzony, zatrzymany, aresztowany, potem oskarżony i wypuszczony jeszcze w trakcie procesu. Sąd zgodził się na jego wyjście na wolność, bo uznał, że dowody zgromadzone przez prokuraturę tylko w minimalnym stopniu uprawdopodobniają popełnienie przestępstwa. Oczywiście dziś jedni skomentują, że to wina sądu, który był zbyt pobłażliwy, inni stwierdzą, że policji i prokuratury, bo to one nie zgromadziły wystarczających dowodów zbrodni. Faktem jest, że jedyny podejrzany w tej sprawie skazany nie został i dawno z Polski wyjechał. A nikogo innego policja i prokuratura nie namierzyły. Ale uprzedzam wypadki. Zacznijmy od początku. 13 października 2001 roku. Milanówek. Kilkunastotysięczne miasto koło Warszawy. Dawniej letnisko dla zamożnych warszawiaków. Spokój, przyroda, czyste powietrze. Administracyjnie Milanówek jest częścią aglomeracji warszawskiej, ale należy do powiatu grodziskiego, a zatem powiatowa komenda policji czy też prokuratura rejonowa mieszczą się w Grodzisku Mazowieckim. Wspominam o tym dlatego, że jak Państwo słyszeli już historię małżeństwa Drzewińskich, to mają Państwo wyobrażenie, jak wtedy funkcjonowała policja w Milanówku, komenda w Grodzisku Mazowieckim.
no i prokuratura w tym mieście. Ale do rzeczy. 13 października 2001 roku to była sobota. 23-letnia Monika Białek o godzinie 22 kończyła pracę w pizzerii Gemini. Pracowała tu krótko, zaledwie 3 tygodnie, jako pomoc kuchenna w restauracji na zapleczu. Była absolwentką technikum ekonomicznego. Na pewno było to zajęcie poniżej jej kwalifikacji, ale taki to był czas. Bezrobocie wysokie, o pracę trudno. Monika dojeżdżała do pracy rowerem. Trasa zajmowała jej kilka, góra kilkanaście minut. Tego dnia wyszła z pizzerii i zaginęła. Bardzo długo nie było wiadomo, co się z nią stało. Po prawie roku odnaleziono jej zwłoki w nieużywanej studni na posesji na terenie Milanówka. Do rodziny Moniki nie udało mi się dotrzeć, ale udało mi się skontaktować z właścicielką pizzerii, w której pracowała 23-latka. Pani Wanda Kawa tak wspomina Monikę. Przede wszystkim, jaką osobą była Monika? Jak pani ją pamięta? Proszę pana, to była bardzo cicha, spokojna osoba, która przyszła zapytać się, czy mam pracę na zapleczu. Tam zamiatanie, sprzątanie, zmycie czegoś, postawienie, jakaś pomoc, obranie ziemniaków, marchewki, pietruszki. No takie po prostu delikatne rzeczy. I oczywiście ja mówię, no jak chcesz spróbować, proszę bardzo. Jak się w tej pracy sprawdziła? Znaczy się, wie pan, ja nie miałam żadnych zastrzeżeń do niej, dlatego że ona była bardzo sumienna, bardzo rzetelna, wszystko wykonywała, zapytała się, jak się nie zapytała, to się jej powiedziało, bo ona była bardzo taka spokojna i cicha. Bardzo spokojna i cicha. Czyli to nie była osoba, która, nie wiem, jakieś ryzykowne rzeczy w życiu robiła? A nie, absolutnie, absolutnie nie. Ja jej nie znałam długo. Ale ja miałam pracowników, miałam uczniów, więc mam porównanie, jak kto się zachowuje. To była bardzo grzeczna, spokojna osoba. Bardzo grzeczna, spokojna osoba. A wie pani, czy ona daleko mieszkała od pizzerii? Daleko od pizzerii nie mieszkała. Ona przyjechała na rowerze i na rowerze wracała. Nawet tego dnia nie było dużo ludzi, więc do 22:00. Także ona chyba przed 22:00, bo jeszcze miałam ucznia, po którego przyjechał tata samochodem i mówi, jak chcesz, mówi, ja cię mogę podrzucić. Ona mówi, że nie, bo ja mam tutaj blisko, ja jestem na rowerze, mówi, nie, dziękuję. I to wszystko. No ona normalnie wyszła, wie pan, z pracy do domu, do widzenia i rano, bo to była sobota, i rano w niedzielę przyszła jej mama, zadzwoniła domofonem i ja mówię, słucham. Ona mówi, proszę panią, gdzie jest moja córka? Czy ona cały czas pracuje całą noc? I ja mówię, jak to pracuje całą noc? Przecież pani córka wczoraj poszła do domu. No i wtedy się okazało, że nie dotarła. No i wtedy się, wie pan, okazało, że nie dotarła. No ja po prostu, powiem panu szczerze, byłam w szoku. Bardzo się zdenerwowałam. Ja mówię, ale jak to, proszę panią? No nawet mogła pani czy przyjść, czy zadzwonić, czy przyjść, zapytać się. Mówię, przecież pani wie, że nieraz wcześniej wychodziła, jechała do domu. Ale nie, że na całą noc. No, wie pan, no ja jestem tutaj cały czas, bo ja mam działalność na dole, a na górze po prostu mieszkam, więc do mnie można było zadzwonić na stacjonarny, na komórkę, można było przyjść, zadzwonić domofonem, nie byłoby problemu, rozumie pan? Mhm. A tu dopiero następnego dnia rano, tak? Mama przyszła. No, w tej chwili tak się właśnie zastanawiam, nie wiem, która to była, 9, 10, po 10, przed 11, między 9 a 11. Nie wiem, ja od 12 otwierałam pizzerię. No powiem panu, że i policja była. Od razu wezwaliście policję? Policja była wezwana, nie wiem, czy to my żeśmy wezwali policję, czy to ona. Nie wiem, jak to było. Nie, chyba my żeśmy wezwali. No nie pamiętam, żeby tak dokładnie powiedzieć, nie pamiętam, jak to po prostu było. W każdym bądź razie była policja, była prokuratura, byli wszyscy, my żeśmy chodzili, szukali, cała pizzeria, sąsiedzi, znajomi. Te poszukiwania z różną intensywnością trwały jeszcze długo, ale powróćmy do słów właścicielki pizzerii i wspomnień, jak wyglądały wydarzenia w niedzielny poranek 14 października.
2001 roku. Pani Wanda mówi, że dokładnej godziny nie pamięta, że pewnie to było gdzieś między 9 a 11, jak przybiegła do niej mama Moniki, pytając, gdzie jest córka, i taka kolejność zdarzeń wydaje się logiczna. Ale inna kolejność zdarzeń pojawia się w książce Będziesz siedzieć Violetty Krasnowskiej, gdzie jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie sprawie Moniki Białek i gdzie wypowiada się mecenas Andrzej Pęczkowski, obrońca mężczyzny, który później w tej sprawie stanął przed sądem. W książce kolejność jest taka. Gdy mama Moniki przybiegła do pizzerii, to policja już tam była i prowadziła swoje działania. Tylko skąd policja mogła wiedzieć, że dziewczyna zaginęła? Kto miałby zawiadomić policję, zanim mama 23-latki nie zaalarmowała, że córka nie wróciła na noc? No i jeszcze jedno. Mama Moniki powiedziała o tym na pierwszej rozprawie w procesie dotyczącym zabójstwa córki. Jak zeznała, alarm wszczęła po tym, jak jej dom odwiedzili dwaj mężczyźni, pracownicy pizzerii, pytając, czy córka wróciła na noc. Oto ten fragment książki, gdzie najpierw opisano drogę Moniki do domu. Trasę miała ustaloną. Z Głowackiego, spod pizzerii, skręcała w prostą na tym odcinku ulicę Szkolną, 300 metrów z boiskiem, klasztorem i dużymi zalesionymi posesjami, a potem w Królewską i dalej do domu. Tyle, że tego dalej wtedy nie było. Monika zaginęła najprawdopodobniej na tym króciutkim dystansie. Następnego dnia, w niedzielny poranek, do domu, w którym mieszkała z matką, zapukało dwóch chłopaków, pracowników pizzerii. Według matki była 10:30. Monika zaczynała pracę o 11:00. Powtarzała potem w sądzie. Nie spytali, czy jest w domu, tylko czy wróciła na noc. Odparła, że nie wróciła. Oni, trochę zdziwieni, ale z miną zadowoloną, uśmiechnięci, odjechali, zeznała. Mecenas Pęczkowski. Jak przyszli do pani z pytaniem, czy córka nie wróciła, to czy pani pytała, skąd mają takie wieści? Ja byłam zszokowana tym pytaniem. Zaraz poszła do pizzerii dowiedzieć się, co się stało. Na miejscu zastała dwóch policjantów, którzy przeprowadzali rozpytania wśród personelu. Okazało się, że wezwał ich właściciel lokalu. Tłumaczył potem w sądzie, że pracownicy po rozmowie z matką Moniki zadzwonili do niego, że dziewczyna nie wróciła do domu. Matka spytała, gdzie moja córka, a oni na to, żeby poszła na komisariat i zgłosiła zaginięcie. Dziwne to było, przyznała, ale nie zastanawiała się nad tym. Co pani ustaliła w tej pizzerii? Dopytywała sędzia. Nic w zasadzie, tylko policja powiedziała mi, że nie może podjąć czynności poszukiwawczych, musi upłynąć jakiś czas, odparła matka. Ale wtedy na komisariat poszła. Policjanci wypełnili kwestionariusz zawiadomienia o zaginięciu osoby ze wszystkimi danymi, jak wzrost, rysopis i w co była ubrana. Czarna kurtka polar, szary półgolf, czarne spodnie, a na nogach czarne lakierki. Ze sobą miała torebkę z dokumentami. Wpisano numer ramy roweru. Matka usłyszała, że trzeba trochę odczekać, że ruszą z poszukiwaniami następnego dnia, w poniedziałek. Rodzina, ludzie z pizzerii, znajomi, poszukiwania podjęli natychmiast. Policja do działań przystąpiła w poniedziałek. To, co znaleziono dość szybko, to rower Moniki. Był porzucony w krzakach w okolicach kolejki WKD, blisko figurki Matki Boskiej. Dokładnie później przeczesywano te okolice, ale nie znaleziono nic. Co do roweru, tu istotna kwestia. Znalazł go jeden z mieszkańców Milanówka, który przyprowadził go do siedziby Straży Miejskiej. Co więcej, świadek ten stwierdził, że widział całą sytuację w sobotni wieczór, że kobieta jechała na rowerze ulicą Szkolną, że podjechała do niej jasna Łada, że kobieta rower odstawiła i zostawiła go na chodniku i wsiadła do samochodu. Trochę to niedorzecznie brzmi, prawda? Tym bardziej, jeśli chwilę wcześniej odmówiła podwózki i mogła zostawić rower w bezpiecznym miejscu, nie od tak na chodniku. Łada zaś, jak mówił ten mężczyzna, odjechała z ulicy Szkolnej, skręciła w Królewską i niemal od razu została zatrzymana przez patrol drogówki. Po kontroli odjechała w stronę Grodziska, a świadek to wszystko widział, bo siedział na ławce przy ulicy Szkolnej. Rower był tu niezmiernie ważnym dowodem. Technicy kryminalistyczni zabezpieczyli na jednośladzie odciski palców i oprócz śladów palców Moniki były tam jeszcze czyjeś. Czyje? To okazało się dopiero dużo później. Pani Wanda Kawa wspomina, że ten czas był bardzo trudny i dla niej. Mocno to wszystko przeżyła. Tym bardziej, że zdarzało się, iż ludzie mówili, że to przez pizzerię Monika zaginęła.
Tymczasem, jak zapewnia, ludzie z pizzerii robili wszystko, by pomóc w poszukiwaniach. Bardzo przejmowali się losem Moniki. Jak wspomina, jej były już mąż był wówczas policjantem. Gdy wszystkie tradycyjne metody zawiodły, pojechał do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa. Jak mówi właścicielka pizzerii, wizja Jackowskiego później okazała się całkiem trafna. Mówił, że widzi Monikę gdzieś w jakiejś studzience, że czuje mąkę. Sugerował, że młoda kobieta może być gdzieś w okolicach pizzerii. Z tego powodu, jak wspomina pani Wanda, były nieprzyjemności, bo ludzie podejrzewali, że oni gdzieś tam coś ukrywają. Tymczasem ciało 23-latki faktycznie znaleziono w nieużywanej studience i faktycznie niedaleko pizzerii, ale innej. Zostały jej buty i bluzka i to zostało zabrane tam do niego i on powiedział, że on tu czuje mąkę, jej zapach i że to jest, ona gdzieś jest w kanale. A co się później okazało, że ja jestem tutaj na jednej ulicy, mam działalność, a pizzeria była, ko której ona przejeżdżała, tam są tory, bo tam jest stacja kolejki i tam przy kolejce jest następna pizzeria. On to odebrał, no pizzeria, mąka, oczywiście wszystko się zgadza, prawda? Także każda jedna studzienka była u mnie przejrzana. Ja szambo jeszcze wtedy miałam, bo teraz już jest kanalizacja, więc był zamówiony największa beczka, która wybrała wszystko doszczętnie, to wszystko było wymyte, wybrane i sprawdzane. Także powiem panu, no tutaj absolutnie u mnie jeszcze ten ojciec, co przyjechał po tego swojego syna, też widział, ona wsiadła na rower i pojechała. Także wie pan, tutaj u mnie ten ślad po prostu zaginął, prawda? No tak, no tu ostatni raz ją widziano, tak? Więc też nie dziwne, że stąd szukano. Ale ja nie miałam nic przeciwko temu. Ja po prostu każdą jedną dziurę, wie pan, mówię, proszę wszystko posprawdzać. Ja tu nie mam nic do ukrycia, wie pan, no ja się zdenerwowałam, ja byłam w szoku, proszę pana, ja to przeżyłam bardzo, ja to przeżyłam, ja mało nie zwariowałam, wie pan, bo to ludzie od razu osąd, nie znając rzeczywistości, jak to w rzeczywistości było. I to przeżyłam bardzo, bardzo przeżyłam. My żeśmy szukali, wszyscy szukali, nie wiem, przecież przeczesywane były wszystkie posesje, które są wokół mnie i dalej. Pół Milanówka, wszystkie zakamarki, ludzie i ludzie z pizzerii i tutaj sąsiedzi, wszyscy, policja, straż tam chodziła, tam wszyscy chodzili i wszystko żeśmy przeczesywali, w każdą studzienkę, wszystko, no bo wie pan, jak studzienka to studzienka, no tak? No ale w tą studzienkę widać nikt nie zajrzał, nie? Nie, proszę pana, bo ona była na posesji. Jak się później okazało, jak ona została znaleziona w studience, tam był dom, tam mieszkali Ukraińcy, o czym ja nie wiedziałam. Ten człowiek, który im wynajmował, już w tej chwili obecnie nie żyje. Ona tam była więziona na górze, nie powiem panu ile. No właśnie, jak długo była więziona? Czy była więziona? Ludzie tak mówią. Wiele na to wskazuje, że tak mogło być, ale prokuratura tego nie wykazała. W sądzie ten scenariusz upadł. Może od razu została zabita. Tu też. Ludzie mówią różne rzeczy, ale dowodów brak. Oczywiście, że tą sprawą żyło całe miasto. Wszędzie w Milanówku wisiały rozlepione plakaty z prośbą o pomoc w ustaleniu, co się stało z Moniką Białek. Mama dziewczyny wystąpiła w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Nic to nie dało. Zwłoki dziewczyny odnaleziono w lipcu 2002 roku, niemal rok od zaginięcia. Stało się to właściwie przypadkiem. Właściciel domu przy ulicy Królewskiej postanowił go sprzedać, ale wcześniej chciał przeprowadzić drobne prace remontowe i porządkowe. Zanim go wystawił na sprzedaż, dłuższy czas wynajmował ten dom grupie Ukraińców, którzy przyjechali do Polski do pracy za chlebem. No i robotnik zatrudniony do prac na terenie posesji podniósł płachtę zakrywającą nieużywaną dawną studnię. Zastał makabryczny widok. Ludzkie zwłoki przewieszone przez rurę hydrauliczną biegnącą w poprzek studni. Były w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu.
Nie chcę się wdawać w drastyczne szczegóły. Dość powiedzieć, że nawet badania DNA były utrudnione, aby ustalić tożsamość ofiary. Gdy w końcu potwierdzono, że jest to Monika, w kwietniu 2003 roku Życie Warszawy pisało tak. W lipcu zeszłego roku robotnicy pracujący na jednej z posesji przy ulicy Królewskiej w Milanówku dokonali makabrycznego odkrycia. W nieużywanej studni na głębokości około 1,3 metra odnaleźli ludzkie szczątki. Sekcja nie pozwoliła jednak na zidentyfikowanie zwłok. Ubranie było zbutwiałe, zaś samo ciało w stanie daleko posuniętego rozkładu, wyjaśnia Krystyna Paszek z prokuratury rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Specjaliści nie mieli jednak wątpliwości, że są to zwłoki kobiety. Nigdy nie dowiemy się, w jakich okolicznościach dziewczyna zginęła. Wiemy jedno, sama do studni nie wpadła, dodaje Krystyna Paszek. Policja i prokuratura już od początku podejrzewały, że mogą być to zwłoki Moniki Białek. Aby jednak wykluczyć wszelkie wątpliwości, zlecili wykonanie badań DNA oraz tak zwaną superprojekcję. Polega ona na tym, że na czaszkę zmarłego nakłada się zdjęcie i komputerowo odtwarza jego wygląd. Superprojekcja wykazała, że są to prawdopodobnie zwłoki Moniki Białek, wyjaśnia prokurator Paszek. Do całkowitej pewności brakowało tylko wyników badań DNA. Dopiero jak je otrzymam, wydam zgodę na pochowanie ciała, mówi prokurator Paszek. Z niepokojem na tę ekspertyzę czekała także matka Moniki. Dopóki na własne oczy nie zobaczę wyników badań DNA, które potwierdzą, że są to zwłoki mojej córki, nie uwierzę, że ona nie żyje, mówiła Maria Białek. Pół roku prokuratura czekała na ekspertyzę. Dlaczego? Specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie mieli kłopot z wyodrębnieniem kodu DNA ze znalezionych szczątków. Nie zawsze to się udaje. Czasem ciało jest w stanie tak daleko posuniętego rozkładu, że trudno cokolwiek uzyskać. Dzieje się na przykład tak, gdy ktoś spali się i zostaje tylko popiół, twierdzą specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Ale udało się. Kilka dni temu ekspertyzy dotarły do grodziskiej prokuratury, zidentyfikowaliśmy zwłoki, potwierdziły się nasze przypuszczenia. To była Monika, mówi prokurator Paszek. W tym samym artykule Życie Warszawy informowało o aresztowaniu podejrzanego. Był nim 23-letni Witalij S., pseudonim Strong. Mężczyzna mieszkał w domu, przy którym znaleziono zwłoki Moniki. Mieszkał właśnie wtedy, gdy Monika zaginęła. Wyprowadził się tuż przed znalezieniem zwłok, gdy właściciel domu postanowił go sprzedać. No i to, co wspominałem wcześniej, to właśnie odciski palców Witalija S. znaleziono na porzuconym w innej części Milanówka w zaroślach rowerze Moniki. Jak młody Ukrainiec się z tego wytłumaczył? O tym powiem za moment. Najpierw jednak o zeznaniach bardzo ważnego świadka, który w sobotni wieczór widział całkiem sporo. To 86-letnia zakonnica z pobliskiego domu. Od razu po tym, jak w mediach ukazał się apel o pomoc, siostra zakonna Józefa zgłosiła się na policję i opowiedziała, co widziała po godzinie 22 na ulicy Szkolnej. Zakonnica wietrzyła pokój. Gdy otworzyła okno, stała przy nim przez dłuższą chwilę. Kobieta zapewniała, że wzrok ma całkiem dobry, a ulica była oświetlona, więc wszystko widziała całkiem wyraźnie. I widziała więcej, albo może należałoby powiedzieć, że widziała coś zupełnie innego niż człowiek, który przyprowadził rower do siedziby Straży Miejskiej. Zakonnica zeznała, że widziała dwa samochody stojące na ulicy Szkolnej. Jeden ciemny, mniejszy, drugi jasny, większy. Z obu pojazdów wysiadali mężczyźni i ze sobą rozmawiali. Potem widziała osobę jadącą na rowerze. Po chwili usłyszała głośny okrzyk przerażenia. Nie widziała, co się stało, bo to miejsce zasłaniały akurat drzewa. Natomiast po chwili zobaczyła, jak ci mężczyźni wkładają dłuższe zawiniątko, tak to określiła, na tylne siedzenie jasnego samochodu. Zakonnica przyznała, że mógł to być człowiek. Z daleka wyglądało, jakby zawiniątko miało około 1,5 metra. Czy to mogła być Monika? Wtedy nikt nie odpowiedział na to pytanie. Dziś o odpowiedź może być jeszcze trudniej. Wanda Kawa przyznaje, że dom, w którym mieszkają zakonnice, stoi przy trasie, którą pokonywała Monika. Siostra Józefa mogła zatem widzieć ten moment, gdy 23-latka została zaatakowana, może potrącona, wpakowana do samochodu i wywieziona. Wanda Kawa jest przekonana, że sprawcą był właśnie Witalij S.
Wie pan, jak ode mnie się idzie, to przechodzi się obok sióstr zakonnych, one tam mają taki dom opieki. Potem idzie pan kawałek prosto, ma pan po prawej stronie ten dom, po lewej stronie jest kościół i przechodzi pan przez ulicę, ma pan duży plac, tam mieszkają siostry. Idzie pan kawałek, po prawej stronie jest szkoła jedynka, idzie pan prosto i skręca pan w prawo, a po lewej stronie jest figurka i ona tak jak jechała ode mnie, to jechała prosto. Ulica oczywiście oświetlona, bo to ulica szkolna. Moja też była, jest oświetlona i skręciła sobie i no teraz wiem, a wtedy nie wiedziałam. Został znaleziony rower za tą figurką, czy przed figurką, znaczy się gdzieś z boku figurki. Tam nikt nie mieszkał, bo teraz ten dom, który tam w tych zakamarkach, ktoś go kupił i tam widzę, że jakiś tam remont jest, tam żadnego płotu nie było, nic, tam mógł pan sobie wchodzić i wychodzić i tam został odnaleziony rower, a on szedł z takiego baru wuja Toma i oni się po prostu przecięli, bo jeszcze panu powiem dalej, ten rower został wyrzucony tam w tych krzakach obok tej Matki Boskiej, co tam stoi i on ją zawlekł tam właśnie, jeszcze kawałek z nią przeszedł ten płot szkoły jedynki, potem tam dalej jest zakład dentystyczny i jeszcze kawałek przeszedł, proszę pana, tam w tej chwili jest wynajem nieruchomości i coś tam. I na rogu wtedy był dom, a teraz obecnie jest tam prowadzone działalność nieruchomości. I tam była brama zamknięta, tam nikt nie wchodził. Tam mieszkali Ukraińcy i oni gdzieś tam pracowali, nie wiem. Tam nikt nie wchodził. A na górze jest takie okienko, i oni tam ją trzymali. O czym nikt nie wiedział. Więc nie wiem, jak to było przeczytywane. Nie wiem, jak to było sprawdzane. Każdą posesję. Nie wiem, jak to było zrobione, że do tego domu nikt nie wszedł. Mało tego. Tam się cały czas odbywały balangi. Cały czas. Oni się tam bawili po pracy i nikt z sąsiadów, nikt nie powiedział i nikt nie zadzwonił na policję, że tam odbywają się takie i takie balangi, rozumie pan? I tu też należałoby uzupełnić te relacje tym, co potem okazało się w trakcie procesu. Ja też zresztą, rozmawiając z panią Wandą, powiedziałem, że do tej studzienki nikt nie zajrzał, a to nie do końca tak, bo to dopiero w trakcie procesu, zupełnie przypadkiem okazało się, że te posesje, gdzie później znaleziono zwłoki Moniki, przeszukano. I uwaga, jeden z policjantów nie zauważył prowizorycznie zabezpieczonej studni i do niej wpadł. No i na 100% w tej studni nie było wówczas ciała. Było na dnie trochę śmieci i niewiele wody, zeznał policjant. Wniosek nasuwa się sam. Ktoś ciało zamordowanej kobiety mógł podrzucić do tej studni później, ale też równie dobrze Monika mogła być wtedy przetrzymywana w środku domu, krzywdzona i dopiero potem zamordowana, a jej ciało później wrzucone do studni. I tu kolejna ważna kwestia. Jak mówiłem, odnalezione zwłoki były w stanie daleko posuniętego rozkładu, tak jakby były trzymane w jakimś środowisku wodnym. Tymczasem studnia była sucha. Biegła, zeznająca przed sądem, oceniła, że zwłoki zostały podrzucone do tej studni parę tygodni przed ich znalezieniem. Wcześniej zaś, oceniając po stanie rozkładu, mogły być przetrzymywane w jakimś szambie. W ten sposób sypał się akt oskarżenia skierowany do sądu przez prokuraturę rejonową w Grodzisku Mazowieckim. Nie ma co kryć, lichy akt oskarżenia, bo liczący, jak pisze Wioletta Krasnowska, zaledwie 4 strony. 4 strony w sprawie o zabójstwo. A nie kradzież batonika? Na pierwszy rzut oka było widać, że po prostu nie zgromadzono dowodów. Jedynym było połączenie tego, że zwłoki były na posesji, gdzie mieszkał Witalij S., a na rowerze Moniki były odciski jego palców. Ale Ukrainiec sprawę tych odcisków wytłumaczył następująco, że porzucony rower tamtego wieczoru znalazł na ulicy, że początkowo nawet wsiadł na niego, ale zaraz rzucił w krzaki, bo się przestraszył, że ktoś to zauważy i wezmą go za złodzieja. To czemu nie odstawił roweru tam, skąd go wziął?
czy to prawda? Powiem tak, jeśli to faktycznie Witalij S. zabił, to gdyby śledczym udało się zgromadzić więcej dowodów, wtedy on tak łatwo by się nie wykpił tą opowiastką. Ale przed sądem okazało się, że prokuratorskich i policyjnych zaniechań, zaniedbań było więcej. Na przykład udało się dotrzeć do kierowcy jasnego oraz tego ciemnego samochodu, które to auta widziano na ulicy Szkolnej wieczorem 13 października 2001 roku i w obu samochodach wykryto ślady krwi. Ale uwaga, nie sprawdzono, czy w którymś z nich była to krew Moniki. Mało tego, właścicielem jednego z tych aut był mężczyzna karany w przeszłości za udział w zbiorowym gwałcie. I też tego wątku nie pociągnięto. Co jeszcze bardziej jest w tej sprawie szokujące, prokuratura nie powołała na świadków dwóch mężczyzn, którzy w niedzielny poranek przyszli do mamy Moniki z pytaniem, czy ta wróciła na noc. W takiej sytuacji trudno się dziwić sądowi, że po przesłuchaniu zaledwie paru świadków wskazanych przez prokuraturę, jeszcze przed zakończeniem procesu, uchylił areszt wobec Witalija S. Ukrainiec zobowiązał się, że w oczekiwaniu na wyrok pozostanie w Polsce, ale słowa nie dotrzymał. Kiedy odzyskał paszport, wyjechał na Ukrainę. Został zatrzymany od razu na przejściu granicznym przez ukraińskie służby, bo jak się okazało, w swoim kraju miał za sobą przestępczą przeszłość. Był poszukiwany do odbycia kary za włamania. No i prosto z granicy trafił do więzienia. Co z procesem w sprawie zabójstwa Moniki Białek? Zakończył się pod nieobecność oskarżonego. Prokuratura zażądała wyroku stosunkowo niskiego jak na zabójstwo, 15 lat więzienia, jakby zdając sobie sprawę z ułomności aktu oskarżenia. Witalij S. został uniewinniony. Sędzia Irena Gorel uzasadniała, że na podstawie jedynego dowodu, odcisku palca, nie można było uznać winy oskarżonego. Zasugerowała, że śledztwo powinno być znów prowadzone, relacjonował z sądowej sali reporter Gazety Stołecznej Bogdan Wróblewski. Prokuratura rzecz jasna złożyła apelację, ale w wyższej instancji orzeczenie podtrzymano, innych podejrzanych natomiast nie namierzono. I tak po dziś dzień ta zbrodnia pozostaje nieosądzona. Fatalnie też, że nikt nie został za to ukarany, no, że nikt nie poniósł kary. Dla mnie to jest po prostu, wie pan co, nie do wiary, że był prowadzony proces. Później chyba to Warszawa się zajmowała. Najpierw chyba Grodzisk, potem Warszawa. Że to, wie pan, że to tak po prostu, no jak to, no była sprawa, no jest człowiek, wszystko wskazuje na niego, wszystko sprawdzane, bo później to już było sprawdzane bardzo dokładnie. Dla mnie to po prostu szok, wie pan. No w sądzie się okazało, że jedynym dowodem takim solidnym, zgromadzonym, to były jego odciski palców na rowerze i sąd uznał, że to jest za mało. No tak, no ja rozumiem, że może za mało, ale przecież, no proszę pana, umówmy się co do jednego. Proszę pana, to była tak spokojna dziewczyna, tak grzeczna, tak inteligentna. Ona, to nie, wie pan, jakieś takie fiu, bździu, gdzieś tam imprezki, jakieś tam bary, coś tam, ktoś przychodził, coś tam, ona gdzieś tam chodziła, czy coś. Nie, proszę pana, nie. Takich dziewczyn jak ona się nie spotyka. Rozumie pan? Nie spotyka się. Tym większy żal. Jeszcze oni mówią, że co? Że te odciski to na rowerze to za mało? To znaczy się, co jeszcze potrzebowali? Przecież oni na górze też tam byli. Też brali odciski. No a jednak więcej dowodów jakoś nie znaleziono. No i w tym problem. Nie, nie wiem, jak to wszystko było, proszę pana. Nie mam zielonego pojęcia. Ja jestem w szoku do tej pory. A jeszcze tym bardziej, że nikt nie został, nie poniósł żadnych konsekwencji. To dla mnie to jest po prostu... Nie rozumiem tego. Mhm. Proszę pana, przysięgam, ja tego nie rozumiem. Bo bez wątpienia tak być nie powinno, że ktoś uniknął kary za tę straszną zbrodnię.